małą, znaczy małą, nie jest taka mała, bo ona jest, to jest 36 strzałów, kaliber 17 mm. Od Superpowera, taka wyrzuteńka. Koszt około 40 zł, coś takiego. Kod produktu jest P2108. I teraz tak, na stronie, znaczy na kanale YouTube Superpowera, ta kostka wypada niesamowicie dobrze. Niesamowicie dobrze. Aż byłem zdziwiony, że mówię, no niemożliwe, żeby kaliber 17 mm, ale mówię, kurczę, no może. Ale raczej nie, bo później oglądałem znowu jakieś inne nagranie. Inne nagranie oglądałem. I już takie te efekty nie były. Już były inne. Jeśli wam postaram wkleić to, co Superpower pod tym kodem pokazuje, a to, co my zobaczymy. Porównamy, czy to jest choć ociupinkę prawdy. No raczej mi się nie wydaje, bo tu jest NEC 165 gram. Kategorię F2, a tam normalnie waliło jak dobre 30, może nawet ponad 30 mm, to co widziałem na kanale YouTube'owym od Superpowera. No, kompletnie mi się wydaje, że to było co innego. Niby pokazują dokładnie to, że to oko, kod się zgadza, kostka, wygląd się zgadza, ale wydaje mi się, że to jest cokolwiek innego, coś musieli chyba pomylić i wrzucili co innego. Wrzucili inną kostkę zamiast tej kostki, nagranie. No ale 36 strzałów, nieźle, jeśli by kosztowała powiedzmy 35-40 zł max, jak najbardziej chyba będzie się opłacało. Zresztą nie mogę teraz powiedzieć, bo nie widziałem jej na żywo, więc nie wiem, co ona tak naprawdę sobą reprezentuje. Dobra, chyba powiedziałem wszystko, co miałem powiedzieć, to widzimy się na strzelaniu. To później porównamy ją z tą z kanałem Superpower, co oni tam mieli, ale to raczej nie jest to. Ładne efekty, skromniutkie co prawda, ale ładne. O, ta była jakaś. Ale to nie jest to, co Superpower pokazywał na nagraniu swoim. Okej, to by było na tyle. Strzeliliśmy wyrzutnie oko, to był ten, rozpadła się, jak widać, rozpadła się, a resztę po prostu wyrzuciłem. I to był, jaki to był kod produktu? 2108. I to nie jest to, co Superpower pokazywał. Superpower, gdzieś tam ktoś popełnił u nich błąd i inną wyrzutnię, dużo, dużo większą, dużo większy kaliber wstawili jako tom, dokładnie ten wzór, ta grafika, dokładnie ten sam kąt, ten 2108, P2108, dokładnie ten wzór pokazali, tą grafikę pokazali u siebie na filmiku na YouTubie, dokładnie ten sam kąt i nie wiem, chcieli kogoś w błąd wprowadzić, czy ktoś się pomylił, nie będę wnikał w to.
Ale to już podobno już jest któryś raz, gdzie tak zrobili. To jest już któryś raz, gdzie tak zrobili, że wyrzutnia faktyczna, która jest, a którą pokazują na YouTubie, jest cokolwiek innego. Jest cokolwiek innego. No ale nie mnie, nie mnie oceniać, co to miało na celu, czy to jest faktycznie tylko błąd. Nie będę tego w żaden sposób wyjaśniał. Dobra, tak czy siak. Trzymajcie się, cześć.